Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Rymusiewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Jacka Kieretkę, sekretarza gminy. Witam Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam serdecznie panów radnych. Witam panią przewodniczącą Rady Osiedla. Witam panią sołtys. Witam panów sołtysów. Witam pracownika Urzędu Gminy obsługującego Rady Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 14, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Zaproszenia na sesję otrzymali Państwo po sesji porządku obrad. Proszę pozwolić, że go przedstawię. A więc jako punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Adamówka. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Adamówka. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Adamówka na 2020 rok. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wynagradzania nauczycieli. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Adamówka. Punkt następny. Sprawy różne wolne wnioski. Jako punkt ostatni zakończenie obrad. Czy uznają Państwo radni przedstawiony porządek obrad, czy też będą inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proponowałbym zgodnie z propozycjami, które padły na wspólnym posiedzeniu komisji, aby wykreślić z programu dzisiejszej sesji podjęcie uchwały w sprawie statutu gminy Adamówka, ponieważ no, nie mieliśmy czasu, żeby dokładnie przedyskutować ten temat, żeby radni mogli się na spokojnie też zapoznać z tej uchwały. I w związku z tym w miejsce tego punktu proponowałbym, aby przed uchwaleniem budżetu, bo o tym no, zapomnieliśmy, w budżecie na rok 2020 są zabezpieczone środki na współfinansowanie projektu przebudowy drogi w Cieplicach, drogi powiatowej. W związku z tym prosiłbym, żeby w punkcie ósmym wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. Punkt dziewiąty byłoby podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Adamówka na rok 2020. I w punkcie dziesiątym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka na rok towarzyszącą projektowi budżetu na rok 2020. Następnie jako punkt 11 byłby regulamin wynagradzania nauczycieli, 12 w sprawie zasad i kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych, punkt 13 w sprawie gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, punkt 14 podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i
Nowy punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Adamówka. No i punkt 16 i 17. Sprawy różne i wolne wnioski i zakończenie obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Kto z panów radnych jest za wykreśleniem punktu i wprowadzeniem punktu rozszerzający porządek obrad punktu 8, 10 i 15 w brzmieniu przedstawionym przez pana wójta. Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za rozszerzenie porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Otwieram głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie na przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że za protokołem z ostatniej sesji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1 głos. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. Następnym naszym punktem jest punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Większość proponowanych zmian w budżecie ma tak naprawdę jest w celu doprowadzenia do zmniejszenia rozbieżności, które wynikają z realizacji budżetu na rok 2019. Ale również są takie, które wynikają z innych przyczyn. O nich powiem przy konkretnych pozycjach. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 160 111 zł. Z tego dochody bieżące o kwotę 48 815 zł. I na tą kwotę składają się dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego realizacji wydarzenia edukacyjnego pod nazwą Polski Złotych ma 100 lat. 10 000 zł. Są to środki, które uzyskała szkoła podstawowa w Cieplicach. Pani dyrektor napisała wniosek w takim konkursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i ten wniosek znalazł się wśród kilku wniosków, które otrzymały dofinansowanie właśnie w wysokości 10 000 zł. Środki te będą wykorzystywane w przyszłym roku, niemniej jednak no, musieliśmy ze względu na to, że one już wpłynęły do budżetu gminy, musieliśmy je wprowadzić. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 29 315 zł i wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 500 zł. No tutaj taka kwota nam zabrakła po stronie wydatków do sfinansowania w roku 2019 wszystkich kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
Dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 111 296 zł i cała ta kwota jest w wpływach ze sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego. I to są po prostu znacznie wyżej wykonane dochody niż były wcześniej planowane. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 140 611 zł. Z tego dochody bieżące o 29 315 zł. W tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 418 zł. Wpływy z opłat za koncesję i licencję 9 897 zł. I odsetki od środków na rachunkach bankowych 8000 zł. I zmniejszamy dochody majątkowe o kwotę 111 296 zł. W tym wpływy ze sprzedaży gruntów 81 296 zł. No z tego względu, że w tym roku bardzo mało było gruntów przeznaczonych do sprzedaży. I wpływy ze sprzedaży nieruchomości 30 tysięcy złotych, również z tego powodu, że tej sprzedaży nie było. W paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 19 500 zł. Z tego wydatki bieżące o kwotę 19 500 zł, w tym zakup materiałów, nagród i usług związanych z realizacją wydarzenia edukacyjnego pod tytułem Polski Złoty na 100 lat, 10 tysięcy złotych i wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 9 500 zł. Szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały zwraca się wójtowi gminy Radomówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To przy czym chcę powiedzieć, że jedynie te 19 500 zł to jest kwota istotnych zmian, natomiast no, po stronie dochodowej to po prostu no, mamy tam, gdzie były większe dochody, to zwiększamy, tam, gdzie były mniejsze, to zmniejszamy, także ostatecznie do wydania zostaje 19 500 zł, a tak naprawdę w tym roku to te 9 500 zł, ponieważ te 10 000 będzie wydatkowane w roku 2020. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otwieram dyskusję. Są jakieś pytania co do zmian, to proszę bardzo. Nie. Do tego punktu chciałem zapytać, ile mamy hektarów lasu? I druga sprawa, bo to już parę razy, że tak powiem, wyborcy zwracali się do mnie, że żeby informacja o sprzedaży drewna była zamieszczona w internecie, na stronie internetowej. Tyle. Dziękuję. Więc, nasza gmina ma ponad 700 hektarów lasów. W tym roku, zresztą w ogóle w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że w planie urządzania lasów mamy bardzo dużo rębni zupełnych, takich drzewostanów rębnych. W związku z tym pozyskanie jest no, bardzo duże i tak jak już pewno panowie radni pamiętacie, w roku ubiegłym mieliśmy no, dużo wyższe wpływy niż koszty funkcjonowania tej gospodarki leśnej. Mimo, że to są powierzchnie rozrzucone, rozdrobnione, niemniej jednak no tutaj są to korzystna w tej chwili sytuacja, jeżeli chodzi o drzewostan. Natomiast jeżeli chodzi o zamieszczanie informacji w internecie, no nie bardzo wiem, czemu to ma służyć, dlatego że drewno u nas jest dostępne bez przerwy, mocno. Czyli jeżeli ktoś chce kupić, to może bez problemu kupić. Także tutaj no, no możemy zamieszczać, ale to no nie bardzo wiem, jaki miałby być cel tego.
niektórzy właśnie mówią, że nie wiedzą o sprzedaży. To ale może dlatego, ale tak jak mówię, drewno jest dostępne na bieżąco i jeżeli myślę, że to są takie zwykłe złośliwości, bo były czasy, ja doskonale pamiętam czasy, kiedy dosłownie musieliśmy ustalać strategię, jak sprzedawać drewno, szczególnie opałowe. Natomiast no, te czasy skończyły się. No, nie wiem, czy bezpowrotnie, bo mamy akurat taką sytuację, że w tej chwili bardzo dużo pozyskujemy drewna, ale nie ma żadnego problemu z zakupem drewna każdego asortymentu, jaki jest u nas oczywiście dostępny. Jeżeli ktoś by chciał kupować, załóżmy drewno bukowe, to nie ma go wcale. Jeżeli dębowe, to się trafia sporadycznie, czy generalnie liściaste też, no jest tylko opałowe i nie jest dostępny w jakiejś tam ciągłej sprzedaży. Natomiast generalnie nie ma żadnych problemów. Także proszę po prostu takiego kogoś odesłać. Dobrze, dziękuję za informację. O to mi chodziło. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 58/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Czytamy dalej treść uchwały, czyli przechodzimy do głosowania. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Jeszcze może uzupełnię informację odnośnie drewna. Chcę powiedzieć, że większość drewna sprzedajemy dla kupujących spoza terenu naszej gminy, ponieważ no, większość zainteresowanych jest niezadowolona z cen, no, a my jesteśmy zobowiązani do uzyskania jak największych wpływów z majątku, który posiadamy. Także tutaj po prostu no, być może, że ktoś właśnie z tych niezadowolonych z cen u nas podnosi taki problem, ale zawsze będziemy stosować takie ceny, aby można było uzyskać jak największy wpływ, bo taki jest nasz obowiązek. My nie jesteśmy organizacją charytatywną. Jasne. A teraz już jeżeli chodzi o uchwałę, więc po dyskusjach na komisji, no chcę powiedzieć, że zawarliśmy taki kompromis, który na pewno nie zagwarantuje odpowiednich wpływów, no ale zgodnie z tym, co było ustalone na komisji, w paragrafie pierwszym wybieramy metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość z zastrzeżeniem paragrafu drugiego, który mówi, że wybieramy metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkuje 4 i więcej mieszkańców w jednej stawce. W paragrafie trzecim ustalamy stawkę zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości przy metodzie określonej w paragrafie 1, czyli od osoby, w kwocie 20 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
Natomiast w paragrafie 4 ustalamy stawkę zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości przy metodzie określonej w paragrafie 2 w stawce 80 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. W paragrafie 5 ustalamy niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, o której mowa w paragrafie 3, czyli od osoby w wysokości 12 zł miesięcznie i od gospodarstwa, czyli od tej stawce, o której mowa w paragrafie 4, w wysokości 48 zł miesięcznie. W paragrafie 6 ustalamy stawkę zagospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, określony w paragrafie 3, 4, 5 w wysokości dwukrotnej. No, czyli te ustalone w paragrafie 5 byłyby 24 zł i 96 zł miesięcznie. Oczywiście w przypadku, gdyby był kompostownik. Bez kompostownika byłyby to jeszcze większe stawki. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Radomówka i traci moc poprzednia uchwała z 30 listopada 2018 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Projekt uchwały nr 8/59/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Adamówka. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Powiem tutaj króciutko. Tak naprawdę ten projekt uchwały znalazł się w programie sesji, ponieważ była i propozycja, aby od osoby było liczone również w przypadku, kiedy w danym gospodarstwie domowym są 4 osoby, natomiast od gospodarstwa dopiero jest 5 więcej osób. Ze względu na to, że podjęliśmy decyzję o tym, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o metodę, to jej nie zmieniamy w stosunku do roku ubiegłego. W związku z tym ta deklaracja nie będzie się niczym różnić od tej deklaracji, która została uchwalona w marcu bieżącego roku. W związku z tym myślę, że nie ma sensu dłużej ją omawiać. Tutaj w projekcie uchwały
mówi się w paragrafie pierwszym o wzorze deklaracji. Deklaracja jest składana w Urzędzie Gminy za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. No i tutaj no, ze względu na to, że nie ma zmiany, to właściciele nieruchomości, jeżeli u nich nic się nie zmienia, to nie będą musieli tych deklaracji składać. Natomiast no, oczywiście musimy pamiętać, że jeżeli coś się zmienia z liczbą mieszkańców, no to należy złożyć deklarację korygującą i ona byłaby na tym wzorze, który zostanie przyjęty. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do tego projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 8/60/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Adamówka oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przyłowskiego. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, postanawia się udzielić z budżetu gminy Adamówka w 2020 roku powiatowi przyłowskiemu pomocy finansowej w kwocie 54 120 zł. Z przeznaczeniem na zadanie opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej numer P12-1252R Cieplice Górne, Cieplice Dolne w kilometrach 00 do 7+26 w miejscowości Cieplice. W paragrafie drugim upoważnia się wójta gminy Adamówka do zawarcia z zarządem powiatu przeworskiego porozumienia określającego szczegółowo warunki tryb przekazania i rozliczenia przyznanych środków i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chcę tutaj tylko przypomnieć, że już w roku bieżącym, 2019, ponad 34 tysiące naszego udziału wnieśliśmy w opracowanie tej dokumentacji i łącznie ta dokumentacja kosztuje ponad 170 tysięcy, tak żeby zdawać sobie z tego sprawę, jak kosztowne są chociażby dokumentacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 8/61/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi przyłowskiemu. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Aronówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aronówka na 2020 rok. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W stosunku do projektu budżetu, który państwo otrzymaliście no, jeszcze w listopadzie, musieliśmy wprowadzić pewne zmiany, które wynikają po pierwsze z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zaopiniowała projekt budżetu gminy Aronówka na rok 2020. I myślę, że odczytam tą opinię. Po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy Aronówka na rok 2020 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o osobach Iwona Szymańska, Agnieszka Trojner, Krzysztof Wacek pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt budżetu. No i jest tutaj uzasadnienie, że on został on przedłożony i skład orzekający stwierdził, co następuje. Pod względem wymogów wynikających z uchwały Rady Gminy Aronówka z 11 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, projekt budżetu na rok 2020 został przedłożony wraz z dokumentami informacyjnymi określonymi w paragrafie 2 ust. 7 uchwały. Przedłożone wraz z projektem budżetu uzasadnienie zawiera dane określone w paragrafie 2 ust. 6 uchwały. Przyjęta w projekcie budżetu szczegółowość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów odpowiada w pełni wymogom paragrafu 2 i 3 uchwały oraz przepisów artykułu 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W wyodrębnionych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku nie wyodrębniono dotacji w rozdziale 614, paragraf 6300. Z uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej nie wynika, dlaczego dochody z tytułu realizacji projektu wychowania przedszkolnego Świętego Mikołaja zaklasyfikowano w rozdziale 801.95, natomiast wydatki na ten projekt zaklasyfikowano w rozdziale 801.03. W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej sporządzono zestawienie dotacji na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Wśród nich wymieniono rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Krasnie oraz budowę podłogi tanecznej z trybuną, miejscami postojowymi i zielenią w Majdanie Miasta. Do planu dochodów z końcówką 8 wprowadzono tylko dochody na realizację projektu budowa podłogi tanecznej z trybuną, miejscami postojowymi i zielenią w Majdanie Miasta w kwocie 500 tysięcy złotych, natomiast wydatki na to zadanie zaplanowano z końcówką 8 w kwocie 280 tysięcy złotych. Z materiałów informacyjnych przedłożonych do projektu uchwały budżetowej wynika, że w rozdziale 852.19, paragraf 20.30 dochody wynoszą 67.340 zł, a nie wskazano 47.530 zł. I tutaj rzeczywiście po prostu tą rozbieżność wprowadzamy do budżetu. No ponieważ poprzednie te uwagi, chociażby dotyczące realizacji tych zadań i tych końcówek, no wynikają z terminów, w jakich będziemy otrzymywać środki i z harmonogramu realizacji tych zadań. Biorąc pod uwagę powyższe, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwalił, jak w sentencji przedmiotowo opiniował, pozytywnie. I teraz, jeżeli chodzi o te zmiany, to te zmiany, tak jak wspomniałem, pierwsze wynikają z tego, a drugie z tego, iż harmonogram realizacji rozbudowy świetlicy w Krasnym
wygląda trochę inaczej w rzeczywistości niż zakładaliśmy. W związku z tym musimy zabezpieczyć środki na realizację tego zadania w 2020 roku od tej części, w której nie zostaną one, no i można powiedzieć, już nie zostały wykorzystane, ponieważ ostatnią fakturę, zresztą na jedyną, już otrzymaliśmy, także wiemy, jakie te środki będą wykorzystane w roku bieżącym. W związku z tym, że nie możemy jeszcze w żaden sposób uruchamiać nadwyżki budżetowej, bo one wejdą w nadwyżkę budżetową. W związku z tym proponujemy zmiany w projekcie budżetu, tak by zabezpieczyć odpowiednie środki na realizację tego zadania. I w związku z powyższym, w paragrafie pierwszym, no Państwo tego nie widzą, bo otrzymaliście nową wersję, ale ja tylko powiem, skąd te kwoty się biorą. Więc w pierwotnej wersji projektu budżetu mieliśmy dochody w kwocie mniejszej i zwiększamy je o 162 810 zł. W związku z tym te dochody budżetu gminy na rok 2020 są planowane w kwocie 20 929 938 zł. 41 groszy. Z tego dochody bieżące zwiększamy o 25 810 zł i wynoszą one kwotę 18 666 340 zł i 4 grosze. I dochody majątkowe zwiększamy o 137 000 zł i wynoszą one 2 263 598 zł i 37 groszy. I określamy wydatki budżetu gminy w kwocie wyższej też o 162 810 zł i one w związku z tym wynoszą 20 707 576 zł i 41 groszy. Z tego wydatki bieżące nie zmieniają się i wynoszą 18 354 048 zł i 3 grosze. Natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o 162 810 zł i wynoszą 2 353 528 zł i 38 groszy. W punkcie w trzecim paragrafu pierwszego określamy nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 222 362 zł i jest ona przeznaczona na spłatę ostatniej raty pożyczki, która została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w takiej samej kwocie. I określa się rozchody, czyli na spłatę otrzymanej pożyczki, no taką, tą samą kwotę, bo tylko ten kredyt mamy zaciągnięty. W paragrafie drugim określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500 tysięcy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Tutaj no, przypomnę, że tradycyjnie to od kiedy powstał samorząd, takie zapisy się pojawiają. W roku ubiegłym i bieżącym parę razy wydawało nam się, że będziemy z tego korzystać, no ale jakoś szczęśliwie nie. Do tego historycznego wydarzenia nie doszło. Chcę powiedzieć, że te środki z kolei, bo to no Państwo tam macie w szczegółach, jak wygląda ta autopoprawka, więc tam zwiększamy te 25 810 zł i zwiększamy wpływy ze sprzedaży drewna w wysokości 137 000 zł. Także łącznie ten plan wynosi 507 000 zł. Natomiast pozostałe środki na
zabezpieczenie tych środków, które są niezbędne na sfinansowanie rozbudowy tej świetlicy, zostały w taki sposób zabezpieczone, iż zmniejszyliśmy wydatki na na rozbudowę sieci kanalizacyjnej o 60 tysięcy złotych. Zresztą w okresie zimowym na pewno tutaj nic nie będziemy realizować, a w późniejszym okresie zabezpieczymy i zmniejszyliśmy wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej 60 tysięcy złotych i na rozbudowę oświetlenia ulicznego w kwocie 56 tysięcy 500 złotych i to pozwoliło na zwiększenie wydatków na rozbudowę świetlicy miejskiej w Krasnym o 339 310 zł. Po zmianach mamy tam środki w wysokości 414 940 zł. I dalej już ten budżet będzie wyglądał no, tak, jak było w projekcie. A na etapie trzecim określa się szczegółowe zasady wykonania budżetu w 2020 roku wynikające z odrębnych ustaw. To jest ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym w paragrafie czwartym wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tutaj dochody i wydatki są w wysokości 25 tysięcy złotych. Z ustawy prawo ochrony środowiska dochody i wydatki mamy w wysokości 5 tysięcy złotych i wyodrębnione są dochody i wydatki związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mamy tutaj zabezpieczone środki w wysokości 300 tysięcy złotych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Przy czym myślę, że w trakcie realizacji budżetu te środki będą większe. Natomiast no, będziemy to widzieć po prostu analizie dochodów wynikających ze zmienionych stawek. W paragrafie piątym wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w dziale 801 oświata i wychowanie w kwocie 23 964 zł. I wyodrębnia się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w dziale 801 oświata i wychowanie w kwocie 8846 zł i w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 100 zł. W paragrafie szóstym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 28 147 zł oraz celową w kwocie 54 850 3 zł z tego na zarządzanie kryzysowe w takiej właśnie kwocie. W paragrafie siódmym wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami. I tutaj dochody są ogółem w wysokości 5 678 438 zł. Natomiast i dochody i wydatki. Natomiast w paragrafie ósmym ustala się planowane dochody budżetu gminy
w układzie dział rozdział operata w klasyfikacji budżetowej. Natomiast w paragrafie 9 ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie takim samym dział rozdział paragraf klasyfikacji budżetowej. I już na samym końcu w paragrafie 10 upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w granicach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy majątkowych i polegających na przeniesieniu między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy i zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych. To mówię na początku. W paragrafie 11 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Jeżeli są jakieś pytania do projektu budżetu, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu gminy Adamówka. Dziękuję również za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do projektu budżetu, to proszę bardzo. Ja bym, panie wójcie, jeszcze prawie może rodzić czasem tam bez wioskę, tam tak czasem było mamy bez te całe kanalizacje była robione, może w tym budżecie, gdzie to jest tam czas na położyć, bo tak ludzie narzekają, że mogą się przyjechać, takie zamówienie. Zatakuj się Boże, to ten jest krótki odcinek, same wiosny, nie tam też za mnie, tylko samo wioskę. Więc proszę Państwa, to jest tak. Chcę powiedzieć, jaka jest tutaj no, procedura. Można oczywiście takie propozycje na etapie uchwalania budżetu zgłaszać, tylko proszę powiedzieć, jakich wydatków, jakie wydatki stąd wykreślić i możemy wtedy przeznaczyć na drogę. To mówię tak w sensie formalnym. Natomiast tak jak wspomniałem, proszę zobaczyć. My tutaj duże środki przeznaczamy na rozbudowę świetlicy z tego względu, że nie zostały wykorzystane w roku bieżącym. W związku z tym będzie nadwyżka budżetowa i my jesteśmy w stanie powiedzieć, że w tym roku no, razem oczywiście z wolnymi środkami z poprzednich lat będzie to już kwota znacząca i będziemy mogli myśleć o tym, co robić poza tymi zadaniami, które są określone w budżecie na rok 2020. Tak jak ja mówiłem o tym budżecie, on wygląda, można powiedzieć, bardzo nieciekawie z tego względu, że zabezpieczamy środki tylko na to, tak naprawdę, co mamy już w trakcie realizacji. I o ile środki, które są przeznaczone na budowę tej zadaszonej podłogi tam z zielenią i z parkingiem w Majdanie, one idą no, jak gdyby zgodnie z harmonogramem, chociaż wykonawca jest ten sam, to o tyle musieliśmy no, taką zmianę zrobić, jeżeli chodzi o świetlicę w Krasnym. Już w samej świetlicy widać, ile zostało. Także została pokaźna kwota, która by no, 300 tysięcy tutaj zwiększyliśmy. Także no to same to. To jest kwota znacząca i trzeba po prostu no, cierpliwie po
poczekać. Ja myślę, że no kilka fajnych rzeczy da się jeszcze z tej nadwyżki zrobić. Dlatego chociażby to, co padło na komisji, zabezpieczenie środków na projekt tego Gminnego Domu Kultury. No nie było sensu zabezpieczać 5000 zł, które no na nic by nie wystarczyły, ale jak już będziemy mieć ustaloną nadwyżkę i będzie można ją wykorzystywać, to na pewno wspólnie się spotkamy, pomyślimy, podejmiemy decyzję, jakie zadania realizować. Powoli no wszystko wskazuje na to, że zostanie nam z OZE realizacja zadania no gdzieś tam w granicach powiedzmy do 1 000 000 zł. To już troszeczkę no będzie łatwiejsze niż sytuacja taka, że mieliśmy do zrealizowania zadanie no tak naprawdę w roku bieżącym, które gdzieś tam było w granicach 7 000 000 i trzeba było mieć zabezpieczone odpowiednie środki, żeby można to było finansować, bo to proszę Państwa nie jest tak, że dostajemy pieniądze i płacimy, tylko płacimy i dopiero później dostajemy pieniądze, a szczególnie to widać na projektach realizowanych z PROW-u. Tam trzeba zrealizować całe zadanie, wystąpić i uzyskać środki. Pewno wszyscy zapomnieli, że była robiona kanalizacja poza tymi problemami na drodze w Krasnym, a my środki dostaliśmy teraz. Dopiero teraz. A wniosek był złożony w pierwszym możliwym terminie. Dokładnie 1 sierpnia. 1 sierpnia już było wszystko zakończone, wszystko zapłacone, a środki w wysokości prawie 900 tysięcy dostaliśmy dopiero teraz. Tak to wygląda. No trzeba tutaj po prostu cierpliwości i przyjdzie czas i będziemy rozmawiać o tym, co robić właśnie z tych środków, które są. Ale też trzeba pamiętać, że 500 tysięcy, które mamy otrzymać za to, co robimy w Majdanie, no to być może, że w tym 2020 roku nam się uda uzyskać, bo tam też rozłożyliśmy realizację na 2 etapy, z tego względu, że zieleni na pewno nie jesteśmy w stanie zrealizować w marcu 2020 roku. W związku z tym mamy już podpisany stosowny aneks z Urzędem Marszałkowskim i termin realizacji jest wyłożony. No co prawda tam jest podzielone 500 tysięcy na 2 raty, w związku z tym myślę, że to pierwszą ratę otrzymamy, ale to już końcową niekoniecznie. Także tutaj trzeba o tym po prostu pamiętać, ale też pamiętać, że jeżeli chcemy, żeby coś było robione, to niestety no, trzeba coś z budżetu wykreślić. No to chyba by Pan Radny nie chciał, żeby wykreślić powiedzmy 200 tysięcy z rozbudowy świetlicy w Krasnym. No i, a na świetlicę w Krasnym też na pewno, ja już zresztą mówiłem na komisji, na pewno też będą potrzebne większe środki. Bo to jest remont, gdzie przy remoncie zawsze pewne rzeczy wychodzą jeszcze dodatkowe. Także bardzo bym prosił, żeby po prostu, jeżeli są pytania, to dotyczące tego budżetu, ale no, nie ma szans, żeby składać wnioski, że coś tutaj no, dodatkowego da się zrobić. Dziękuję. Się podankowa. Dziękuję serdecznie panu wójtowi. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie budżetu gminy? Nie widzę już chętnych. Projekt uchwały nr 8/62/2019 Rady Gminy Łagodnówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Łagodnówka. Uchwała wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W paragrafie pierwszym uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Adamówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Upoważnia się wójta gminy w paragrafie trzecim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie dostawy wody za pomocą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci, dostawy gazu z sieci gazowej, dostawy licencji na oprogramowania komputerowe, usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego i zawieranych na czas określony do kwoty 800 tysięcy złotych. Upoważnia się wójta gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 400 tysięcy złotych. I traci moc uchwała nr 3/22/2017 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Projekt uchwały numer Rady Gminy Adamówka z dnia 20. Projekt uchwały numer 8/62/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wynagrodzenia nauczycieli. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, ja jeszcze nie w uzupełnieniu wieloletniej prognozy finansowej, bo nie przedstawiłem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Oczywiście opinia jest pozytywna. Natomiast ja chciałbym na pewne stwierdzenia tutaj, które zawarte są w tej opinii, zwrócić uwagę. Jeszcze, jeżeli można. Z prognozy kwoty długu gminy Adamówka wynika, że relacja spłaty długu wraz z należnymi odsetkami będzie wynosić w 2020 roku 1,88% przy maksymalnym wskaźniku 16,73%. Zatem nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Także to podkreślam, że jeżeli chodzi o zadłużenie, to ten wskaźnik mamy super, można powiedzieć. I mamy oczywiście możliwości w tym zakresie. Jeżeli w przyszłości okaże się, że będzie to wskazane, to będziemy mogli z tego spokojnie skorzystać. Zresztą sama
sama wieloletnia prognoza finansowa jest opracowana do 2023 roku, a są gminy, które muszą je opracowywać do lat 30., ponieważ tak rozłożone są, tak rozłożone jest prognoza spłaty zadłużenia. Ale już przechodzimy do regulaminu. Więc proszę Państwa, chciałem przede wszystkim powiedzieć, że regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi. W pracach nad regulaminem brali też udział dyrektorzy szkół. I w paragrafie pierwszym ustala się regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Anamówka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim traci moc uchwała z 2009 roku, z dnia 25 marca, w sprawie właśnie regulaminu wynagradzania nauczycieli. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Anamówka i dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Anamówka. Projekt mniejszego regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół gminy Anamówka i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Chcę jeszcze tylko w uzupełnieniu powiedzieć, iż funkcjonujący do tej pory regulamin jest, można powiedzieć, bardzo przestarzały, ale na mocy tego regulaminu w tym roku trzeba powiedzieć, że udało się, jeżeli chodzi o realizację karty nauczyciela, zrealizować ją tak, iż to gnębiące wiele samorządów, w skrócie nazywane JDU, czyli jednolita dopłata uzupełniająca, nazywana popularnie czternastką w szkołach, u nas będzie w bardzo niskiej wysokości, mimo że jesteśmy jedną z niewielu gmin, bo tak dowiedział się nasz pracownik merytoryczny, który zajmuje się oświatą, pani Kornak, na szkoleniu, iż jesteśmy jedną z niewielu gmin, która w sposób prawidłowy płaci za następstwa. Większość gmin po prostu płaciła za następstwa, niezgodnie tak naprawdę z kartą na nauczyciela, ponieważ płaciła wynagrodzenie zgodne z zaszeregowaniem nauczycieli w przypadku, kiedy szli na zastępstwo na inny przedmiot niż mają kwalifikacje. Natomiast u nas było tak, że jest płacone w takim przypadku tak jak nauczycielowi stażyście, o czym wyraźnie mówi karta nauczyciela. Także mimo że jesteśmy małą gminą, to czasami niektórzy mogą brać z nas przykład. Jeżeli są jakieś pytania do regulaminu, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 8/64/2019 Rady Gminy Anamówka dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Anamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych. O przedstawienie projektu uchwały poproszę również pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mimo iż w chwili obecnej nie mamy problemów z tym, iż ktoś miałby
takie przyjęcia do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych, które są prowadzone od 1 września przez naszą gminę. No niemniej jednak taki regulamin musi być przez Radę uchwalony. Jest to regulamin, który jest dokładnie takim samym regulaminem, jak był przy naborze tym, który był robiony w ramach projektu. Państwo mieliście ten, także myślę, że no nie ma sensu go szczegółowo przedstawiać, bo tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, że mamy tyle miejsc w naszych oddziałach przedszkolnych, iż wszyscy, którzy mają prawo do korzystania z tych oddziałów, mogą korzystać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 8/65/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Projekt ten państwo również otrzymali wcześniej. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Ja tylko powiem, że w paragrafie drugim tam wkradł się błąd. Ma być przeciwdziałanie narkomanii za rok 2020. Które będzie częścią sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 w terminie do 31/2021 roku. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Uchwała nr 8/66/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, te stawki opłat w większości są takie, jak były w dotychczas obowiązujących uchwale. Niemniej jednak one też dostosowane są do wymagań nowej ustawy, która ma sprzyjać rozwojowi tych usług, nazwijmy to, internetowych, tej infrastruktury telekomunikacyjnej. I w związku z tym, no, jak gdyby zostały zaktualizowane te stawki. Wszystkie te stawki no, są w odpowiednich paragrafach w tej uchwale opisane. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? To są stawki roczne? Tak, to są roczne.
są jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Oczywiście, jeżeli mówimy o pozostawieniu, bo jeżeli chodzi o zajęcie, no to to jest po prostu no, za zajęcie pod realizację danej inwestycji, ale jeżeli chwilowe, jeżeli zostają, to to są łączne. Projekt uchwały nr 8/67/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę również pana wójta. Proszę mnie zręcznie. Proszę. Natomiast ja na kilka zdań jednak powiem, bo firma, która złożyła skargę, no najpierw prowadziła ze mną takie dywagacje telefoniczne. No i jak mi pan powiedział, pan z Warszawy, że ma zastrzeżenia do realizacji budżetu właśnie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku, to mu powiedziałem krótko, wala pan od budżetu gminy Adamówka, bo do budżetu gminy Adamówka mogą wnosić uwagi mieszkańcy, radni, no wszyscy, którzy są zainteresowani, a nie ktoś, kto jest zainteresowany no, robieniem usług z wykorzystaniem środków z tego budżetu. Bo to jest dla mnie proste. Powiedziałem, proszę się przyjrzeć, co się dzieje w Warszawie, tam proszę prezydenta za to, że pół Polski zasmrodził, za to, że do nas wywozi osady prawie, że drogę zanieczyścił. Może składać uwagi do budżetu państwa, ale nie do budżetu gminy Adamówka, bo gmina Adamówka to są mieszkańcy, to jest pewne terytorium, to są władze przez nich wybrane i każdy z mieszkańców ma święte prawo o wszystko zapytać, na wszystko się poskarżyć, natomiast to nie komuś, kto zupełnie nie ma żadnych podstaw, bo jeżeli ktoś nawet twierdzi, że bo on płaci budżet, podatki, z których jest subwencja, to przede wszystkim nie wiadomo, z czego jest subwencja, czy z tych podatków akurat, ale subwencja w momencie, kiedy jest przyznana gminie Adamówka, to ten, który wpłacił pieniądze, nic do tego nie ma. No, to jest po prostu złe rozumienie samorządu. Po tylu latach samorząd już funkcjonuje, prawie 30 lat i niektórzy w ogóle nie rozumieją, co to jest samorząd gminny i kto tu komu podlega. Oczywiście są instytucje, które mają prawo wnikać w sprawy, które dzieją się na terenie gminy, ale w zakresie tylko przestrzegania prawa. Tak jak widzicie, ani uchwały budżetowej, ani wieloletniej prognozy, ani żadnej uchwały, którą podejmujemy, one podlegają legalizacji. My możemy sobie podjąć dowolnej uchwały. Natomiast są do tego instytucje, a nie firmy zainteresowane takimi czy innymi sprawami. Także tak to generalnie wygląda i oczywiście to pan powie, że on się poskarży na Radę Gminy. Kogoś poskarży. Dziękuję bardzo. Bardzo panu wójtowi. Proszę pana przewodniczącego komisji o zabranie głosu.
Przewodniczący. Może kolejny radny. Odbyło się spotkanie Komisji Skarg i Wniosków. Koledzy wszyscy dostali naszą opinię z tego posiedzenia i podjęliśmy taką uchwałę. Mogę to uchwałę czytać? Proszę bardzo. Uchwała Rady Gminy Ranówka dnia 28.12.2019 rok w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Ranówka na podstawie artykułu 18 punkt 2 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i uniesiemy zmianami, to jest ważne, tak tu artykuł 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku z późniejszymi zmianami Rada Gminy Ranówka uchwala, co następuje. Uznaje się za bezzasadną skargę Schulz, efekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od siedzibą w Warszawie na działalność wójta gminy Ranówka w przedmiocie niewykorzystania w 2018 roku kwotę 6 tysięcy złotych na realizację określonych w ustawie zadań dnia 26.10.1982 o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiące załącznik do tej ustawy. Zobowiązuje się pana przewodniczącego Rady Gminy Ranówka do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia sprawy i przekazania treści uchwały w razie uzasadnienia. Uchwała wchodzi w życie z tym podpisaniem. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę chętnych. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała numer 8/68/2019 Rady Gminy Ranówka z dnia 28 grudnia 2019 roku. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 16. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z państwa ma jakąś sprawę, którą chciałby przedstawić na forum rady, to proszę bardzo. Ja bym chciał pytanie takim głosem. Są takie skargi na... To są skargi na kotły. Są nie wszyscy mają jednakowo podjęte i jednakowo ustawione, żeby to jakiś może serwisem przeszedł po całej, po wszystkich i żeby to przejrzał jednak i każdemu, żeby każdy zadowolony, żeby to było poprawnie, jak to tak, mieli mniej więcej wszyscy tak samo. Myślę, że w tej chwili to już jest no, po tym właśnie przeglądzie. Rzeczywiście problem był olbrzymie, teraz już jest ekipa, która myślę, że wie, jak to montować, te montaże zostały zmienione i za drobnymi wyjątkami to wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba. Nie mogą zasnąć, przyjechać teraz.
Bo co tu się świeci, ja nie mogę spać. Tak samo było na osiedlu w Adamówce, ten zapisany komisariatu, tak to powiedzmy. Ja się świeciło przez całą noc, a ja się świeci na jego polu, na osiedlu, przepraszam, bo już go polu nie ma, to było, że po co to tak świeci? Po co świeci? To wystarczyło, że o 11 włączyć, wyłączyć. Teraz jak się świeci normalnie, jak zgodnie na całą okolicę, to teraz czego się nie świeci? Tylko te dziesiąte będzie się Proszę bardzo, pan Sołtys. Wysoka Rado, panie ministrze, panie skarbnik, szanowni radni. Ja chcę z opadem jeszcze radny powiatu. Jak w sprawie tej drogi na gminę Pawłowa chodzi o naprawę tej nawiesu. Ponieważ jeżeli będzie w dalszym ciągu plusowa temperatura, to wiem, czy nam do wiosny się tam wtedy przyjedzie. Ponieważ coraz to gorzej się dzieje, ponieważ głowa stoi. I samochody, choć jest postawiony znak tonażu, ale wiadomo, że nisko jest droga i trzeba podwyższyć to, no, niestety to nawierzchnię. Koszty będą, nie powiem drugie tyle, ale może i nawet i więcej. Bo zaczynają jeździć po zewnętrznych, jak to nie krawędzia, a to już zwiększa szkody. I bardzo bym prosił. Jeszcze pewnie mamy jedno takie, nie wiem czy ta droga, tak zwana betonówka, Dobropol-Węskowica. Tam jak jest most też Biliński na samym Wytęcie, podmywa woda pobocze, czyli od asfaltu wzdłuż tego przepustu. I jeżeli by były jakieś tam większe ulewy, to niestety, ale zapadnie się to namierzchnia asfaltowa. I czy to jest gwarancja, czy to jest po prostu w własnym zakresie, w tych gminnym, trzeba to naprawić. To bym bardzo prosił o kamień i na całej szerokości, bo przepust jest szerszy od asfaltu oczywiście, ale od asfaltu zapada się w ziemię. To dziękuję wszystkim. A jak jest z kamieniem, z tym, który tam właśnie był w tym roku. Czy jeszcze coś zostało? No, no. Chodzi o ten gruz, tak. A pamięta pan wujko o tej drodze na Szegdy, tej równoległej do równoległej? No, ale to musimy jak będzie. Dobra. To proszę przypomnieć. Dobrze. Czy jeszcze jakieś inne sprawy są? Czy jeszcze jakieś inne sprawy? Nie widzę już więcej spraw. Proszę Państwa, ja chciałem wszystkich Państwa poinformować o sesji opłatkowej, która jest planowana na 16 stycznia o godzinie 12. Już dziś Państwa zapraszamy, niemniej jednak też Państwo otrzymają zaproszenia. Szanowni Państwo, przed nami Sylwester i Nowy Rok. Chciałem życzyć Państwu miłego, wesołego i zabawnego Sylwestra oraz szczęśliwego i przede wszystkim zdrowego Nowego Roku. Jak również życzę wiele błogosławieństwa Bożego w tym Nowym Roku. Wszystkiego najlepszego. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną.